Siemanko widzowie, jest godzina 8.30, dopiero wstałem, specjalnie włączyłem LEDy, żebyście coś widzieli. Lecimy, dzisiaj czas na dzień storym, pokażę wam jak spędzam dzień. Teraz czas wybrać sobie jakieś ciuchy. No to co, otwieramy szafę moi drodzy, proszę bardzo. I jako, że dzisiaj gra moja ulubiona drużyna, czyli Atletico, to weźmiemy ich bluzę. Będę sobie oglądał ten meczek wieczorem, więc bluza z Atletico, proszę bardzo. Oprócz tego oczywiście wjeżdża też koszulka Atletico, którą mam tutaj przygotowaną, ona też dzisiaj wjedzie. A jeśli chodzi o spodnie, to możemy wziąć takie jakieś najprostsze cargo. Oczywiście w tym odcinku nie będę wam pokazywał tylko takich standardowych, nudnych rzeczy, które robię w ciągu dnia, ale będą też te ciekawsze. Po prostu oglądajcie do końca, na pewno wszystkiego się dowiecie. I umówmy się, że każdy, kto jest moim prawdziwym widzem i mogę na niego liczyć, zostawia teraz łapkę w górę. Chciałbym zobaczyć, ile na tym kanale mam takich osób, które są naprawdę spoko i mogą mi pomóc zostawiając łapeczkę. No i przy okazji tutaj wyświetlam 10 losowych subskrybentów tego kanału. Jak też chcesz być pokazany w kolejnym filmiku, wystarczy, byś mnie subskrybował. Sorry, że tam coś się wierci, ale dalej mam jeszcze remonty. Następnie pora zaścielić łóżko, ale generalnie chcę wam się pochwalić naklejką, jaką mam fajną. Patrzcie to jest normalnie naklejka Tori. Ale dobra, ścielimy wyrko. Następnie czas się umyć. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze myję się z rana. Możecie napisać w komentarzu, czy myjecie się rano, czy wieczorem. Zrobimy sobie chyba prysznic, bo jakoś nie mam zbytnio czasu, żeby lać tutaj całą wodę do wanny. No to po umyciu oczywiście wjeżdża śniadanko, tu jeszcze witaminka C. No i generalnie zrobię sobie zaraz jakąś bułkę. Tutaj banan, proszę bardzo, skyr, więc jajem i lecimy dalej. Dobra, teraz bierzemy się za robienie miniaturek. Tutaj mam akurat miniaturkę na live'a, muszę wkleić moją twarz, kamerkę, no i kilka innych rzeczy. A tutaj jest OBS, którym to nagrywam właśnie siebie. No i zaraz ponagrywam sobie też kilka odcineczków. Ogólnie dzisiaj będzie bardzo dużo nagrywek, no ale tak wyglądają moje dni, więc no dzień jak co dzień chcę wam pokazać jak żyję. Właśnie zmontowałem odcineczek z Brawl Stars, jak widzicie, no trochę mi to zajęło, ale jest już gotowy, wy go widzicie dzisiaj. Czyli jak ja wrzucam ten odcineczek, jak go oglądacie, to też wrzuciłem ten filmik. A teraz idziemy z psiakiem na spacer. Mysi, idziemy na spacerek? Właśnie bierzemy teraz pieska na spacer, widzowie. No w sumie często właśnie z tym psiaczkiem chodzę. On może nie wygląda na takiego, co by chciał, bo jest trochę śpiący jeszcze, ale poruszamy się, pobiegamy, trochę będzie fajnie. No więc jak widzicie, jesteśmy już na spacerku, chodźmy, jeśli idziemy. Generalnie słońce strasznie świeci, ale jest zimno, taki wiatr, więc nie będę wam dużo nagrywał. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszycie. Chodźcie, chodźcie. Psiaczek sobie chodzi, trochę poniucha. Ja zawsze z nim po lesie tak zazwyczaj chodzę, nie? Żeby miał takie fajne trasy. To jest psiak myśliwski, więc on musi się wybiegać. Teraz czas na obiad, jako że dzisiaj jest niedziela, to mamy, jak widzicie, taki rosołek, więc lecimy z nim. No myślę, że będzie dobry. A więc dobra widzowie, teraz właśnie jestem podczas live'ika, po obiadku lecimy z live'em, godzinka 14, myślę, że live'ik będzie fajny i mam nadzieję, że wbije mi tyka. Tak to ogólnie wygląda, jeśli chodzi o prowadzenie live'ów, dwa monitorki, tutaj mam ten ekran, gdzie wszystko ustawiam, tutaj normalnie czytam sobie czat i patrzcie, czat pozdrawia YouTube'a, widzowie, macie pozdrowienia od czatu, może ktoś z was się tutaj załapie, dostałem donate'a, Ajok wysyła 50 zł, ale chłop ma wyczucie, no dziękuję, będziesz Ajok. Nie no, nie mam pytań, Ajok, dziękuję ci ślicznie stary. Live'ik wyszedł kozacko, było was naprawdę dużo i udało się wbić mi tyka w Brawl Stars, więc no nic, tylko się cieszyć. Po live'iku wjeżdża oczywiście drugie danie, tak się prezentuje, tradycyjne polskie, proszę bardzo. No to co widzowie, jeszcze woda też jest, więc smacznego wasze zrówko. Właśnie będę wysiadał z auta, bo jestem przed domem mojej dziewczyny. Nie mogło tego zabraknąć na odcinku, ja też się często z nią spotykam, więc no to jest część jakby mojego życia. Dlatego co, też to widzicie w tym filmie. No więc jestem już u mojej kobity w pokoju, patrzcie jakie ma tu krzesełko, diam. No i nawet jest bi, ale generalnie nie będę wam pokazał całego pokoju, bo na jej kanale myślę, że za niedługo wrzuci odcinek, gdzie pokażę cały swój pokój. Co, wrzucisz taki odcineczek? Rzucę, rzucę, to pana pewnie, żeby odprzątać. No przydałoby się. Więc wpadajcie też do niej na kanał i w ogóle patrzcie, tutaj Atletico, a tutaj Milan, jak dzisiaj na sportowo się ubraliśmy. No więc w sumie to tyle i będziemy się widzieć przy kolejnej rzeczy, którą zrobię w ciągu dzisiejszego dnia. A no i zapomniałbym dodać, że będzie tutaj też sporo nagrywane, nie? Już widzicie, sprzęcik jest przygotowany, jakieś shortsy na zapas ponagrywamy i odcineczki do niej na kanał i też do mnie. Jeszcze na chwilę poszliśmy się przejść, ja sobie wziąłem piłeczkę, żeby trochę pokopać i się poruszać, no bo jednak ostatnio dużo siedzę przed kompem, dużo montuję, dużo nagrywam, co widzicie też na tym filmie. No i trzeba pamiętać o tym, żeby też wychodzić na świeże powietrze i trochę pograć. Trzeba być w ruchu cały czas, proszę bardzo, piłeczka, hop. Wszystko chodzi. No jedyny minus jest taki, że jest naprawdę zimno na dworze, bo wydaje się, że jest tak nie najgorzej, ale serio jest zimno. Jak wróciłem, to od razu obczaiłem sobie YouTube'a, czy coś nowego ktoś ciekawego powrzucał, jakieś tam odcinki z Brawla i tym podobne. Po prostu co słuchać na YouTube'ie, często sobie lubię sprawdzać, nie? Być na bieżąco. Też ze strychu przyniosłem jeszcze pierwsze ozdoby wielkanocne, takie dwa fajne króliczki, ale to są dopiero pierwsze. Myślę, że w kolejnych dniach troszkę bardziej sobie przystroję właśnie mój pokój już pod to święto. Kolejna rzecz, którą musimy dzisiaj zrobić, to jeszcze popodpisywać troszkę autografów. Gdyż kończą się one już na moim sklepie, który w sumie macie tam. No a do każdego zamówienia na sklepie dorzucamy autografy, więc trzeba będzie dosłać nowe. Mam tych kartek tak chyba z 40 czy coś takiego i po prostu bierzemy się za podpisywanie. Pokażę wam jak to robię, nie? Normalnie marker, wjeżdżamy, karteczka, szybki podpis. Uwaga, proszę bardzo, szybko podpiszę, poczekajcie, pyk.
O, jest zrobione, więc muszę tak zrobić jeszcze 39 razy. Trochę mi to może zająć, ale to jest przyjemne. Ja akurat lubię takie coś robić, więc nie ma problemu. A muszą być autografy dla Was na sklepie, żeby każdy, kto coś zamówi, no to po prostu miał też takie zdjęcie dodatkowo. Myślę, że spoko rzecz. Udało się podpisać już wszystkie, tak to wygląda widzowie. Trochę tego jest, ale poszło szybko, bo akurat miałem mniejszą liczbę tych autografów dzisiaj, bo już wcześniej część też podpisałem, dlatego nie musiałem wszystkich robić w ten dzień. Ale no, tak to wygląda. Te zdjęcia są w ogóle spoko do podpisywania, bo tu mają żółte. Jest takie jednolite tło i tutaj zawsze robię podpis w lewym górnym rogu, a reszta obrazka wygląda tak. W ogóle to jest fotka z Paryża, jak komentowałem mistrzostwa Brawl Stars. Więc jak chcecie sobie taką sprawić, to wpadajcie na mój sklep i tam do każdego zamówienia, które zrobicie, dostaniecie takie zdjęcie. Dobra, teraz troszkę sobie poćwiczymy. W sumie tak, nie ćwiczę jakoś mega regularnie, ale raz na tydzień się staram, jakieś hantle w domu mam, więc troszkę sobie popodnoszę i porobimy kilka ćwiczeń, więc no, ja sobie tutaj trochę poćwiczę i widzimy się później. Ogólnie często jeżdżę też na hulajnodze elektrycznej po osiedlu, tylko jest ona cała brudna, bo stała przez zimę i nic się z nią nie działo, więc dzisiaj sobie nie pojeździmy, tym bardziej, że jest już późno, ale no często właśnie też sobie na niej jeżdżę, więc chciałem Wam ją pokazać. I przyszedł czas na meczek Barcelony z Atletico, trzymam kciuki za Atleti, żeby wygrało. Wiecie, no jestem wielkim kibicem Atletico, no ale kurczę, to co dzisiaj gra Barcelona, słaba dyspozycja mojego klubu, no i Atleti przegrało 3-0. Więc troszkę jestem zawiedziony, ale spokojnie, Atletico się nastawia na Ligę Mistrzów i tam mam nadzieję, że pójdzie im lepiej. A no i plus jest taki, że Robert Lewandowski zagrał dobry mecz, więc to jedyny pozytyw. Strzelił gola i miał dwie asysty. Dobra, jest późny wieczór, a ja nagrywam dla Was jeszcze odcineczki z pewnymi youtuberami. Odcinków jest dużo do nagrywania, jeden z nich też będzie na mój kanał, więc na niedługo go zobaczycie, taki spoiler mały. Jest właśnie po 24, trzeba umyć jeszcze zęby, no i też zaraz chyba się sam umyję, bo jestem spocony po całym dniu. Jak coś to z rana też mają zęby, ale Wam nie pokazywałem. Mówię trochę cicho, bo nie chcę nikogo pobudzić, nie, bo już raczej każdy śpi. Ja dopiero skończyłem te nagrywki, trochę nam to wyszło, no ale co, dobra, szybko się myję i zaraz się widzimy. Biorę telefon do ręki, myślę, że sobie pogram. Kiedy wbiję na arenę, rośnie adrenalina. Zęby umyte, widzowie, ale czas jeszcze na kozacką rzecz, której zawsze używam. To nie jest żadna reklama jak coś, tylko po prostu to jest spoko rzecz, z której często korzystam po umyciu zębów. Pijecie sobie coś takiego i później to wypluwacie jakby, nie? I to wam oczyszcza całą jamę ustną, czyli w sumie buzię w środku. Mega fajne, po umyciu zębów oddaje. Nawet mój psiak już słodko śpi, zobaczcie jaki słodziak. Więc dobra, teraz czas na mnie. Przebieramy się w świetną koszulkę Anglii, czyli moją piżamę, bo w niej sobie zawsze śpię, tutaj spodenki, no i co, będę już wbijał do łóżka. No dobra, ale nie wiem, czy cokolwiek widać, ale jest już ciemno w pokoju, ja będę po prostu zmykał spać, bo jest już późno, mnóstwo ponagrywałem, mnóstwo porobiłem rzeczy w tym dniu, więc dziękuję za tutaj do końca, mam nadzieję, że się podobało. I tak oto ten dzionek minął, ale od razu chcę wspomnieć, że nie było w tym filmie specjalnie jakichś niesamowitych rzeczy, bo chciałem Wam pokazać taki mój dzień na co dzień, takie podstawowe rzeczy, które zawsze robię w każdy dzień tak naprawdę, nie? Żebyście widzieli, jak to wygląda. Oczywiście zdarzają się jakieś wyjątkowe dni, gdzie jeżdżę w jakieś fajne, niesamowite, ciekawe miejsca, ale tutaj pokazałem Wam takie po prostu zwykłe moje dni, mniej więcej jak to się prezentuje, nie? Więc mam nadzieję, że się podobało. Siemanko, żółwiczek.